Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Hydrotrafiadom. Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, zwycięstwo zespołu gości 83-73. Przedstawiciele zespołu gości to dzisiaj trener Igor Milicic oraz gracz Szymon Ryżek. Panie trenerze, proszę o podsumowanie tego spotkania, o ocenę. Zauważył się, że do tej pory nasz zespół miał bardzo mało sukcesów na wyjeździe. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się wygrać mecz na wyjeździe. Jednak ta wygrana nosi ze sobą też pewne rzeczy, które nie mogą zostać nienaprawione. Nie ma możliwości, żeby obojętnie przy jakim przypływu informacji i wymagań, żeby się zawodnicy zawieszali od pierwszej do 40 minuty. Tu musi być determinacja i chęć pokazania się w jak najlepszym światle od każdego, od pierwszego do ostatniego zawodnika, a my w końcówce to nie zrobiliśmy. Druga sprawa, w naszym game planie na pewno nie mogliśmy zostawić tyle miejsca dla Stumbisa, który ostatecznie zdobył, nie wiem, ponad 20 punktów. To są rzeczy, które mogą nas bardzo kosztować w następnych meczach. Natomiast jestem zadowolony, że zespół idzie do przodu, powoli się rozwija że tak powiem, chęć albo świadomość, że obroną wygrywamy mecze, co zresztą zrobiliśmy w ostatnie dwa mecze. Mieliśmy swoje założenia przed tym meczem. Trener nam zobryzował, co mamy grać, jak chce, żebyśmy grali. Przede wszystkim zespół z Radomia jest to zespół, który gra bardzo szybko w ataku i rzuca bardzo dużo trójek. I myślę, że udało nam się tę tranzycję, przede wszystkim Hańca, zatrzymać. I to był klucz w wygraniu tego spotkania. Dziękuję bardzo. Mam jednak jedno pytanie, panie trenerze. Chodzi o Taurina Greena. Bo gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiały się nie informacje, no jakieś takie spekulacje, że to jest gracz, który być może rozstanie się ze zespołem. Tymczasem dzisiejszy występ pozytywny tego gracza, Taurina Greena. Nie będę oceniał indywidualnie zawodników publicznie. Na pewno jest wiele do poprawy w grze Greena i grze naszego całego zespołu, także na pojedyncze podsumowania i powiedzmy jakieś indywidualne obserwacje to pozostawiamy dla naszej szatni. Druga część konferencji prasowej po meczu Hydrotrafiadom Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Przypomnę zwycięstwo gości 10 punktami. Tym razem witam reprezentantów gospodarzy, trenera Roberta Witkę oraz gracza Jakuba Zalewskiego. Panie trenerze, proszę o podsumowanie tego spotkania. Gratulacje dla trenera Igora Milicicza, dla drużyny Stali Ostrów. Zagrali solidny mecz i my, powiedzmy, że statystycznie zagraliśmy na podobnym poziomie, nawet procentowo bardzo podobnie. Zbiórki tutaj jedynie rzucają się w oczy i zbyt dużo rzeczy daliśmy sobie zrobić na atakowanej, na broniącej desce, także zbyt dużo 17, to jest zbyt dużo ekstra posiadań i zrobiliśmy generalnie zbyt dużo błędów, takich prostych błędów, typu podanie do otwartego zawodnika, gdzie tu były bardzo złe podania i takie proste błędy nie mogą nam się zdarzać, jeżeli chcemy wygrywać z drużyną z takiego poziomu, jakim jest drużyna z Ostrowa. Gdy powiedzmy złapaliśmy jakiś rytm, gdy trochę obroną, trochę atakiem wróciliśmy do meczu, na nas tu trafił dwie takie trójki, no, które trochę podcinają skrzydła, bo gdy grasz w obronie przez 23 sekundy, grasz dobrą obronę, nie popełniasz żadnego błędu, nawet skaczesz na rzut i wydawałoby się, że po prostu nie da się lepiej zagrać w obronie. No ktoś rzuca za trzy z pompką albo z 8 metra, piłka się odbija 5 razy od obręczy, wpada, na pewno takie rzeczy podcinają skrzydła, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie możemy mieć o to pretensji, bo na to nie mamy wpływu. Mamy wpływ na nasze błędy, które musimy wyeliminować, jeżeli chcemy wygrywać takie mecze. Dziękuję bardzo. Jakub Zalewski, no twój przynajmniej punktowo chyba najlepszy występ
w tym sezonie Energa Basket Ligi. Jednak porażkę zespołu, jak oceniasz to, co się stało? No, na pewno najważniejsze w tym wszystkim jest porażka zespołu, bo to nie liczy się kto ile rzuci. Bo najlepiej jakby każdy rzucił porówno i tylko żebyśmy wygrywali mecze. I myślę, że na wynik tego meczu miała trochę też wpływ pierwsza kwarta, ponieważ daliśmy się zaskoczyć taką trochę agresywną obroną wysoką i tam zrobiliśmy błędy, z czego przeciwnik zamienił na łatwe punkty, bo po prostu po przechwytach zdobyli łatwe punkty, odskoczyli nam i wtedy musieliśmy ten wynik jakoś gonić, gdzie tam próbowaliśmy dojść, to właśnie oni trafili. No i też na pewno na wynik miało wpływ właśnie to, że mieli dużo ponowień, ale to też się trochę wiązało z ryzykiem postawienia obrony strefowej, gdzie zawsze te zbiórki są słabym punktem. Szkoda, że nie udało nam się zagrać, bo zagraliśmy troszkę gorzej niż ostatnie mecze. Szkoda, że na takim poziomie jak ostatnich meczy, bo myślę, że wtedy byśmy nawiązali walkę na to zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania, panie trenerze. Pierwsze od trzech dziennikarzy. Radosław Olchowski, Gazeta Wyborcza, Maciej Kwiatkowski, Radomska Grupa Mediowa oraz Piotr Ziętkowski, Polsat Sport. Chodzi o występ Dejana Gryfina. 2 minuty i 18 sekund zaledwie. Dlaczego? Ja wymagam od zawodników, żeby byli odpowiedzialni za to, co robią na boisku. I gdy rysuję zagrywkę i wchodzimy na boisko i zawodnik sobie oddaje rzut taki, który może sobie oddać na rozgrzewce przed rozpoczęciem treningu, no to jest coś nie tak. I następna akcja w obronie. Bardzo mocno spóźniony, nie było egzekucji takiej, jakiej sobie ustaliśmy przed tym meczem. Dlatego postanowiłem, że nie będę z niego korzystał, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie egzekwuje tego, czego od niego oczekuję. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie od Piotra Dobrowolskiego ze Sportowych Faktów. Chodzi o zdrowie Danilo Ostojicza, bo dziennikarz zauważył, że Danilo miał na... Tak, protezę na kolanie. Tak, i z czego to wynika? Czy on już jest w pełni zdrów, czy grał po prostu na własną odpowiedzialność? Jak to wygląda? Nie, no jest w pełni zdrów. W jednym meczu bodajże pauzował chyba, tak? Nie grał z Legią, bo nadciągnął sobie jedno ze ścięgien w kolanie i po prostu proteza jest chroni jego kolano przed pogłębieniem się urazu, ale to nie jest uraz wykluczający go z gry.